Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Nie muszę powtarzać. Słuchajcie, newsy. Dzisiaj newsy od około 3 maja do 15 maja tego roku oczywiście. Jest parę fajnych, naprawdę bardzo, bardzo ciekawych. Między innymi Qualcomm. Qualcomm ci od Snapdragona zaczynają pomagać Linuxowi. Kolejna duża firma. Ale nie tylko. Tych newsów jest kilkanaście, powiem to w ten sposób. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście pod spodem wczytaj więcej. Są tak zwane czasówka, jest tak, czyli możecie przeklikać sobie, wybrać dany fragment. Jest to wszystko oznaczone czasowo, powiem to tak. Tyle, no miłego oglądania. Gorąco zapraszam. W dzisiejszym materiale zaprezentuję newsy ze świata Pingwina i Open Source od 3 do 15 maja. Standardowo newsy są w miarę chronologicznie posortowane od najstarszego do najnowszego. Zacznę bardzo nietypowo, bo od tematu problemu sklepu w Ubuntu 2404 LTS i przy okazji powiem, jak to łatwo naprawić. Ten błąd pojawia się już od ponad roku w niektórych wydaniach Ubuntu i to do kompletu nie we wszystkich, u nie u wszystkich użytkowników. Jeżeli otworzymy sobie App Center, ten sklep, tak, i będziemy chcieli zaktualizować system i sam sklep przy okazji, wyskoczy nam okno podobne do tego, co teraz widzicie na ekranie. Jest to związane z jakimiś usługami demona Snap działającego w tle. Rozwiązanie jest proste, choć trzeba skorzystać z terminala Ubuntu i wpisać następujące komendy. Zobaczycie teraz sobie na ekranie, ewentualnie są pod filmem, wystarczy kopiuj, wklej do terminala i Wam powinno to jak najbardziej pomóc. Niby jest to proste rozwiązanie, ale jednak w systemie dla początkujących coś takiego miejsca mieć nie powinno. Wstyd, Canonical, wstyd i to dużymi literami mówione i pisane przy okazji. Wiecie, czym jest polecenie terminalowe sudo? W wielkim skrócie umożliwia ono zwykłemu użytkownikowi Linuxa tymczasowo uzyskać prawa administratora systemu, tak zwanego roota. Na początku maja w poście na platformie Mastodon twórca systemu zarządzającego SystemD, czyli pan Leonard Petting, ogłosił, iż tworzy alternatywę dla programu sudo. Jak, po co i dlaczego nie będę tu tłumaczył, bo to newsy, a nie gawędzenie o zaawansowanych tematach Pingwina, ale warto wiedzieć, że niedługo może się zmienić sposób obsługi podnoszenia uprawnień w Linuxie. Dotyczy to większości systemów Linuxowych, z wiadomo z tak systemem inicjującym systemd. A czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle? To już jest temat, myślę, na osobny film. Linki do tego materiału, znaczy do tego, co tam pan powiedział, tak i tak dalej, są pod spodem. Zapraszam gorąco. Teraz info ze świata serwerowego. Czym jest firma Red Hat? Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo od ponad 24 lat firma ta rozwija oprogramowanie open source na wielu płaszczyznach, a także buduje swój serwerowy system RHEL, Red Hat Enterprise Linux. 3 maja wydano oficjalną wersję 9.4 tego systemu, przeznaczonego dla dużych firm, korporacji czy farm serwerowych. Nowości, jakie wprowadzono, to m.in. obsługa minimalnej instalacji systemu, możliwość dodawania tzw. dostosowanych plików do profilu zabezpieczeń SCAP, czy choćby możliwość skonfigurowania komponentów serwera KLIM, czyli weryfikatora i rejestratora, jako kontenerów. W tej wersji wprowadzono także nową opcję biblioteki libkapi, umożliwiającą określenie docelowych nazw plików przy obliczaniu sum kontrolnych plików. Lepszą mamy tutaj kontrolę nad adresami MAC w SSH za pomocą pakietu CryptoPolices. Mamy także dodatkowe usługi ograniczone do zasad Selinuxa oraz nowy moduł zasad Selinuxa dla usługi SAP HANA. Inne godne uwagi zmiany obejmują obsługę tworzenia użytkowników i grup w OpenSSH w celu wykorzystywania tzw. formatu sysusers.d oraz mamy tutaj obsługę OpenSSH w celu ograniczenia sztucznych opóźnień w uwierzytelnianiu. Nowe są także opcje w rsyslog oraz obsługa tworzenia obrazów RHEL dla Edge z obsługą FIPS, FIPS. Więcej zmian i nowości jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej Red Hata.
Zostając trochę dłużej w klimatach serwerowych, 6 maja wydano nową wersję dystrybucji opartej o kod źródłowy wcześniej wspomnianego RHEL-a 9.4, czyli Alma Linux o numerze 9.4 i nazwie kodowej C-Form Ocelot. Zbudowana z tych samych źródeł co Red Hat Enterprise Linux i w pełni z nim kompatybilna Alma, jako nowości oferuje ulepszone możliwości tworzenia migawek maszyn wirtualnych w środowiskach chmury hybrydowej, wprowadza nowe role systemowe, aby umożliwić tworzenie i zarządzanie migawkami LVM, czyli Logical Volume Manager, w celu usprawnienia tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dodatkowo ta wersja poprawia wydajność, niezawodność i skalowalność dla programistów podczas tworzenia aplikacji i zarządzania nimi oraz wprowadza zaktualizowane strumienie modułów takie jak Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2, Nginx 1.24, MariaDB 10.11 i PostgreSQL 16. Co więcej, nowa wersja systemu operacyjnego Alma Linux modyfikuje kilka sterowników urządzeń, dodając ponownie identyfikatory PCI dla sprzętu, który wcześniej był wyłączony. Należą do nich, uwaga, wyliczam, AAC Raid, B2 i SCSI, HPSA, LPFC, Mega Raid SAS, MLX4 Core, MPT3 SAS, MPT SAS, QL2XXX, QLA4 i do kompletu mamy to jądro 514 o numerze 427.13.1EL94. Wow. W tematyce serwerów nie może zabraknąć także informacji o nowo wydanej wersji ROKI Linux 9.4. Zespół inżynierów do spraw wydania ROKI ogłosił ogólną dostępność ROKI Linux 9.4 jako kolejnej bezpłatnej alternatywy dla najnowszego systemu operacyjnego Red Hat. Bazując na systemie RHEL, ROKI Linux wprowadza nowe funkcje i narzędzia do tworzenia obrazów, takie jak możliwość określenia dowolnych, niestandardowych punktów montowania, z wyjątkiem określonych ścieżek zarezerwowanych dla systemu operacyjnego. Tworzenie różnych trybów partycjonowania oraz dostosowywania opcji profili i dodawania ich do dostosowanego planu, korzystając z wybranych i niezaznaczonych opcji dodawania i usuwania reguł. Wow. ROKI Linux dodaje także narzędzia do tworzenia urządzeń nowej generacji Kiwi OpenSUSE jako nowy przepływ pracy i ulepsza proces budowy obrazów systemów. Mamy tu Image Factory, jest nadal używany do tworzenia obrazów Vagrant VBox, Vagrant VMware i OCP Base, czyli Oracle Cloud Platform. Pod maską systemu znajdziemy te same wersje pakietów co w RHEL 9.4, czyli mamy tutaj na przykład Selinuxa 3.6, GNU TLS 3.8.3, Netl 3.9.1, mamy tutaj S-Tunnel 5.71, RSyslog 8.2310, mamy Elf UTIS 0.190, czy na przykład Pythona 3.12 i FireRule D1.3 i wiele, wiele innych. System można pobrać bezpłatnie w wersjach 64 bity, AAARCH 64, czyli na Arma 64. Mamy tutaj PowerPC Little Endian 64 bity i IBM System ZS390X. Wszystko oczywiście można pobrać ze strony internetowej projektu ROKI Linux. GIMP, o którym tak często wspominam na kanale, jest na dobrej drodze do wydania wersji 3.0, która powinna pokazać się pod koniec 2024 roku. Ostatnia aktualizacja o numerze 2.10.38 przynosi kilka nowości związanych z przejściem programu na GTK 3. Zmiany dotyczą m.in. zmiany rozmiaru okna drukowania, aby przyciski wyboru mieściły się w ramkach okna, poprawiono indeksowanie plików w formacie .png z przejrzystością, dodano obsługę kodowania znaków w formacie UTF-8 w wielu okienkach dialogowych programu oraz wtyczek i samego zresztą programu. Naprawiono problem, który pojawiał się po aktualizacji systemowej biblioteki glib.28, a powodował on, że
Mimo, że zamknęliśmy GIMP-a poprawnie, przy następnym uruchomieniu pojawiało się okienko, że GIMP niby został źle zamknięty z powodu awarii programu. Ale takiej awarii oczywiście nie było. Słuchajcie, co do reszty zmian, można zapoznać się oczywiście na oficjalnych stronach internetowych GIMP-a, na które gorąco zapraszam. Kojarzycie projekt Dillo, czyli otwartą źródłową przeglądarkę, która powstała w około 2015 roku? Nie, ja też nie, ale właśnie po prawie 9 latach wydano jej nową wersję. Nie jest ona oparta o żaden popularny silnik webowy, bo wszystko tutaj praktycznie powstało od zera i jest napisane w języku C i C++. Opiera się to wszystko o projekt FLTK, Fast Light Toolkit, który jest dostępny także dla Linuxa, Unixa, Windowsa czy macOSa i to wszystko umożliwia nam wsparcie grafiki 3D przy pomocy OpenGL bez tak zwanych bloated add-ons, czyli bez żadnego bloatu, dodatków itd., itd. I dodatkowo cały ten pakiet i przeglądarka ma wbudowaną obsługę emulacji GLUT, cokolwiek to jest. Wersja 3.1 jest poświęcona pamięci zmarłego w 2016 roku twórcy Dillo, Sebastianowi Girkenowi, i wprowadza m.in. obsługę tutaj pływających elementów HTML, co wymagało bardzo dużego przeprojektowania tutaj silnika itd. Mamy tutaj domyślną obsługę OpenSSL, LibreSSL i Embed TLS 2 i 3 dla HTTPS. Mamy także automatyczne testowanie renderowania HTML. Aby poprawić responsywność, Dillo nadaje teraz obrazom niższy priorytet podczas żądania zasobów. Poza tym użytkownicy będą teraz mogli domyślnie przyłączać karty za pomocą kółka myszy. Oczywiście istnieje również wiele poprawek błędów i ewentualnych awarii, które były, więc trzeba sprawdzić sobie tutaj informacje o wydaniu, tak? Wszystko jest dostępne, że tak powiem, na stronie internetowej. Teraz uwaga, niestety dla wielu użytkowników problemem może być to, iż Dillo jest dostępny jedynie jako kod źródłowy w serwisie GitHub i trzeba to wszystko samemu skompilować. Być może istnieją gotowe skrypty, tzw. PKG Builds, w repozytoriach Arch Linuxa, czyli powiedzmy dla Manjaro także, nie? Chodzi o AUR oczywiście. Być może także jest dostępne to na tak zwanym serwerze Copr Fedory, ale nie sprawdzałem, nie wiem. Ciekawe wieści dla sympatyków Ubuntu. Poznaliśmy nową nazwę kodową wersji 24.10 oraz jej planowaną datę wydania. Oracular Vilga, bo tak nazywa się to wydanie, zostanie prawdopodobnie pokazane światu w pełnej wersji 10 października 2024 roku. Prawdopodobnie 19 września tego roku pokaże się wersja testowa beta. Jak przystało na wydania półroczne, to wsparcie systemu będzie aktywne przez 9 miesięcy od daty wydania i ma zawierać m.in. GNOME 47, jądro systemu Linuxa w wersji 6.10, czy domyślną sesję Wayland także dla użytkowników kart graficznych Nvidia. Ulepszono tutaj również przesyłanie komunikatów. Podczas odświeżania sesji Snap, cokolwiek to znaczy, jest więcej udoskonaleń App Center i będzie również wbudowana obsługa plików deb innych firm. Wow! Mamy tutaj alternatywną konfigurację OEM dla instalatora Ubuntu oraz jakieś poprawki dla Hyper-V oraz obrazy dla Raspberry Pi. Jeżeli chodzi o flavors, czyli smaki z innymi pulpitami, no to będzie dostępny m.in. Ubuntu 24.10 i ono będzie miało dostępne standardowo środowisko graficzne LXQT z serii 2. Możliwe, że będzie to LXQT 2.1, bo ta najnowsza wersja 2.1 ma zawierać wbudowaną obsługę Waylanda. Natomiast Ubuntu 24.10 ma być w końcu dostarczany z najnowszym pulpitem KDE Plasma 6. Co do pozostałych smaków, niestety jeszcze niewiele wiadomo. Jeżeli coś się pozmienia, będą informacje u mnie na kanale na pewno.
Pozostając w klimatach dystrybucji Linuxowych, trzeba wspomnieć o nadchodzącej dużymi krokami nowej wersji lekkiego systemu Linux Lite wersji 7. Jerry Bezenkon, czyli główny programista systemu, ogłosił wydanie wersji RC, czyli Release Candidate. Galena, bo taka jest nazwa kodowa tego systemu, będzie oparta na najnowszym Ubuntu 24.04 LTS i również dostaniemy tutaj najnowsze środowisko XFCE w wersji 4.18 oraz kernel 6.8. Jest to jedna z nielicznych dystrybucji Linuxowych oferującą na start przeglądarkę Google Chrome w wersji 124. Dostaniemy tutaj ulepszony instalator systemu i wiele zaktualizowanych aplikacji i skryptów. Słuchajcie, nie ma co liczyć na rewolucyjną oprawę graficzną albo zmienioną oprawę graficzną, dlatego że skórka i cały wygląd zostaje dokładnie to samo tak jak było, czyli tak zwany Material Dim oraz ikony Papyrus. Oczywiście każdy użytkownik może sobie zmienić czy przeglądarkę na bardziej mu odpowiadającą, czy wygląd na inne, ale główne zmiany są zdecydowanie pod maską systemu. Więcej info na stronie projektu Linux Lite. Teraz zrobi się słodko, bo wchodzimy do krainy maliny, czyli Raspberry Pi. Fundacja Raspberry Pi ogłosiła wydanie nowego oprogramowania dla popularnej Pajki, czyli Raspberry Pi 4B i 400 oraz najnowszego Raspberry Pi 5. Chodzi o program umożliwiający w łatwy i bezpieczny sposób połączenie się ze swoim Raspberry Pi z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest oczywiście dostępny internet i przeglądarka internetowa. Wielu powie, że przecież jest w VNC, jest zwykłe tekstowe SSH, więc o co tu chodzi, tak? Według informacji ze strony Raspberry Pi Foundation, ich program jest szybszy i bezpieczniejszy niż inne rozwiązania, a do tego jest podobno wygodniejszy. Teoretycznie wystarczy jedną komendą zaktualizować system i następnie zainstalować ich oprogramowanie. Następnie restartujemy malinkę i uwaga, zakładamy konto w serwisie Raspberry Pi Connect. Cytuję Gordona Hollingwortha z Fundacji Raspberry Pi. Jest to bezpieczne rozwiązanie do współdzielenia ekranu dla systemu operacyjnego Raspberry Pi, umożliwiające połączenie się z komputerem stacjonarnym bezpośrednio z dowolnej przeglądarki. Chcieliśmy móc zapewnić tę funkcjonalność w ramach naszego zwykłego podejścia, to po prostu działa. Szczerze, nie próbowałem tego rozwiązania, ale może komu powyższy news się komuś przyda, tak? Zresztą nie mi oceniać dane rozwiązanie, tym bardziej bez jego przetestowania ewentualnie i porównania z innymi opcjami dostępnymi dla Raspberry Pi, tak? No ale logowanie do Raspberry Pi Connect, żeby połączyć się ze swoim VNC? No cóż, oprogramowanie jest wyłącznie w wersji 64-bit i jest to wersja beta. Teraz coś dla posiadaczy sprzętu od Apple i do tego zainteresowanych posiadaniem Linuxa na swoim jabłuszkowym komputerze. Projekt Fedora ogłosił dostępność dystrybucji Fedora Asahi RIM Remix w wersji 40, który powstał w ścisłej współpracy z projektem Asahi Linux i Fedora Asahi SIG. System oferuje graficzny instalator Calamare z możliwością niestandardowej konfiguracji systemu. obsługę Apple Silicon i wspomaganie 3D dzięki OpenGL 4.6, a także tzw. High Quality Audio od razu po uruchomieniu systemu, a środowisko graficzne może być albo KDE Plasma, albo np. GNOME 46. Fedora Asahi Remix jest obecnie obsługiwana na MacBookach Air M1 i M2, MacBooku Pro M1, M2, M Pro, mamy tutaj chyba wszystkie, nawet M2 Max, Mac Mini M1, M2 i M2 Pro, mamy tutaj Mac Studio M1 Max, M1 Ultra i M2 Max i Ultra, a także urządzenia iMac M1. Więcej szczegółów oczywiście można uzyskać na stronie internetowej projektu Asahi Linux. Teraz coś dla DJ-ów komputerowych. Pojawiła się nowa wersja Mix XX 241, czyli bardzo popularnego oprogramowania dla miksowania utworów muzycznych za pomocą komputera. Oprogramowanie jest w pełni otwarte, źródłowe i bezpłatne, a oprócz miksowania utworów z dysku komputera jest zbudowana obsługa fizycznych deków.
i teraz je tutaj wymienię. Mamy m.in. Behringer DDM4000, Behringer BCR2000, Denon DJMC68000MK2 oraz DJMC, oczywiście Denon 7000. Mamy tutaj obsługę konsoli Hercules Impulse 200, mamy również obsługę Pioneer CDJ czy Pioneer DDJ FLX4, a także kontrolerów typu Traktor S2 MK1 i Traktor S3, a także, uwaga, pilota do Wii firmy Nintendo. W całym programie zaktualizowano również tabelę in-out kontrolera, aby sortować kolumnę akcji według wyświetlanego ciągu. Mamy okno dialogowe właściwości poprawione i zapobiega ono teraz czyszczeniu metadanych. Poprawiono nagrywanie FLAC, czyli flag ze systemów macOS i Windows, a mix teraz zawsze oblicza automatycznie wartość dla kolorowego wyjścia konsoli, cokolwiek to znaczy. Komponenty Auto DJ i Level Mix EQ również zostały ulepszone. Teraz mamy również naprawione jakąś granicę pętli zarysowania dla waveforms i są ulepszone skórki do kompletu. Wydanie Mix 2.4.1 naprawia te znalezione błędy i poprawia ogólną wydajność programu. 10 maja wydano Linuxowy kernel wersji 6.9 i wprowadza on bardzo dużo poprawek i nowości. Najważniejsze z nich to tak zwane Device Mapper Virtual Data Optimizer DMVDO, który w końcu został udostępniony. Mamy tutaj obsługę AMD P-State Preferred Core w sterowniku AMD P-State. Mamy tutaj dużą przeróbkę timerów procesora, obsługę większych ramek czy buforowanie czcionek konsoli w celu lepszej obsługi współczesnych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, np. 4K. Dodatkowo należy wspomnieć o dostrojeniu procesora Intercore Ultra Meteor Lake, które może zapewnić znaczną poprawę wydajności w systemie Linux 6.9. Kernel 6.9 wykazuje wzrost wydajności na platformach z procesorami AMD EPYC 4 generacji, a także przy użyciu procesorów Intel Xeon Max i zadań skupionych na AI, czyli sztucznej inteligencji, i tutaj wzrost na pewno będzie zauważalny. Intel Thread, cokolwiek Thread to jest, został połączony z jądrem w celu zapewnienia elastycznego zwrotu i dostarczania zdarzeń z przyszłymi procesorami Intel w celu usprawnienia zmian tzw. ringów procesorów. Menedżer pamięci AMD FRU został połączony z innymi pracami w ramach lepszej obsługi serii AMD MI300. Przerobiono tutaj kod topologii x86 w celu lepszej obsługi hybrydowych procesorów Intel Core. Technologia Intel Fast Boot jest teraz włączona we wszystkich obsługiwanych generacjach kart graficznych. Tutaj o konsoli to już mówiłem. A przy okazji AMD wprowadza także poprawki do sterownika AMD GPU w jądrze, zwiększając liczbę funkcji odświeżania RDNA 3+, i wprowadza obsługę sprzętu graficznego opartego na RDNA 4. Więcej informacji można uzyskać na przykład na kernel.org. I tam gorąco zapraszam. Kojarzycie React OS? Jest to system budowany od ponad 20 lat. Jako otwarto źródłowy projekt, który ma na celu stworzenie od zera systemu bazującego na wyglądzie i działaniu Windows NT lub 2000 i ma być z nim binarnie zgodny. Właśnie poinformowano o sporych zmianach. To, co można wyczytać z Release Informates, tak? To bardzo ulepszona obsługa wielorodzeniowych procesorów. Chodzi tu o tak zwane SMP, czyli symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe. Od teraz możliwa jest obsługa zamrażania i przyłączania procesów i procesorów. Jest podstawowa także obsługa przerwań międzyprocesorowych API oraz debugowanie i inne ulepszenia SMP. React OS odnotował także postęp w zakresie możliwości kompilacji i uruchamiania w środowisku zbudowanym przez kompilator GCC13. Trwają prace nad aktualizacją modułów
Tryb użytkownika używanych projekcie Wine, Winnie, a to powinno pomóc w zwiększeniu kompatybilności aplikacji z nowymi kompilacjami React OS bazującymi na zaktualizowanych modułów Wine. W React OS zaobserwowano także pracę nad obsługą asynchronicznego połączenia sieciowego, ulepszeniami dźwięku, mamy tu nowy sterownik pamięci masowej ATA i inne rzeczy. Pojawili się, słuchajcie, także nowi programiści, którzy zaczęli brać udział w projekcie oprogramowania React OS, aby pomóc w realizacji nowych zadań w przyszłości. Wielu wyśmiewa się z sensu całej tej pracy, jaką ludzie tutaj wkładają przez te ponad 20 lat. Ale ludzie myślący i mówiący właśnie w taki sposób, czyli że się wyśmiewają, nie zdają sobie sprawy, jakie doświadczenie rozbijają osoby, które przy tym wszystkim tutaj pracują, ile one się nauczą i ile wiedzy dostaną, tak? Teraz mały powrót do Ubuntu, a dokładnie do Canonicala, czyli firmy, która stoi za tą dystrybucją Linuxa. Jak wiemy, w Ubuntu 23.04 wprowadzono po raz pierwszy nowy instalator oparty o tak zwany framework Flutter, to opracowany przez korporację Alphabet Google'a, po prostu przez Google'a, rozwiązanie, które miało na celu ujednolicenie programowania softu na różnych urządzeniach, czy to na mobilnych, jak smartfony, czy stacjonarnych. Framework zbierał różne opinie, choć w świecie linuxowym zdecydowanie do niego podchodzono ostrożnie i z dystansem. Canonical jednak zdecydował się robić inaczej i mocno zaangażował się w używanie i promowanie tego projektu. Niestety, na początku maja tego roku firma Google ogłosiła, iż zwalnia ponad 200 pracowników, w tym większość zwolnień lub przeniesień dotknie osoby zatrudnione właśnie przy Flutterze. Cytuję portal ITFOS. Uwaga, tłumaczenie maszynowe. W e-mailu wysłanym do swojego zespołu informującym o zwolnieniach, Asim Hussein, wiceprezes Google Developer Ecosystem, stwierdził, że zamierzamy utrzymywać nasz globalny zasięg, jednocześnie rozwijać się szybko w bardzo rozwijających się lokalizacjach. Przeniesiemy naszą siłę, część naszej siły roboczej do innych krajów oraz będziemy tutaj mogli działać bliżej naszych partnerów i społeczności programistów w różnych kontynentach. O Jezu, po chłopsku, kasa się nie zgadza, damy radę. Koniec żartów, bo kwestia inwestycji pewnie niemałych środków finansowych, pozyskania inżynierów i deweloperów i postawieniu na Flutterze nie tylko instalatora, ale tak zwanego App Center i sklepu z oprogramowaniem może okazać się wielką katastrofą dla Canonicala, gdy Google w końcu Fluttera uśmierci. Bo jest taka opcja na horyzoncie. Czyżby to była kolejna wtopa Canonicala? Zobaczymy, no tak się zresztą nie po raz pierwszy kończy, gdy nie słucha się próśb i głosów od społeczności skupionej wokół własnej ulubionej dystrybucji, tak? Tak to się właśnie kończy. Powoli kończąc te połowiczne majowe newsy, warto wspomnieć również o firmie Qualcomm. Procesor ARM tej firmy są szeroko stosowane w smartfonach, ale nie tylko. Słuchajcie, mowa jest tutaj o platformie Snapdragon X Elite, czyli komputera ze zintegrowanym procesorem Qualcomm Orion, który jest zoptymalizowany do wspomagania zadań związanych, a jakże ze sztuczną inteligencją AI na czele. Zbudowany dla sztucznej inteligencji Snapdragon X Elite jest w stanie uruchomić na urządzeniu generatywne modele sztucznej inteligencji z ponad 13 miliardami parametrów i stale poszerza wiodącą pozycję Qualcomm w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki temu 4,5 razy, dzięki temu, że ten procesor posiada 4,5 razy więcej mocy przetwarzania sztucznej inteligencji niż konkurencja. Ktoś powie, co mnie to jakieś mobilne sprzęty interesują? W tym przypadku jak najbardziej jest to news na czasie, gdyż firma Qualcomm właśnie rozpoczęła wstępną obsługę i wprowadzanie patchy dla jądra Linuxa, aby system ten był w stanie wykorzystać moc oferowaną przez Snapdragona X Elite. Cytując portal ITFOS. Oparty na procesorze Qualcomm Orion, Snapdragon X Elite ma 12 rdzeni,
taktowanie do 3,8 GHz, w trybie Boost jest to 4,3. Procesor graficzny Adreno o wydajności do 4,6 teraflopsa dla konwencjonalnych zadań GPU oraz NPU, czyli wspomaganie AI, o wydajności 45 teraflopsów, tak? Do tego Qualcomm nawiązał współpracę z Lenovo, ARM i Linaro w ramach projektów laptopów AAR64 z Linuxem, aby opracować dystrybucję systemu Linux dla kilku generacji ich układów SoC, zarówno obecnych, jak i przeszłych. W wypowiedzi inżynierów, przedstawicieli firmy Qualcomm można usłyszeć m.in. Naszym priorytetem było nie tylko wsparcie Linuxa w naszych układach SoC klasy premium, ale także zrobienie tego jak najszybciej. Tak naprawdę w ciągu jednego lub dwóch dni od publicznego ogłoszenia każdej generacji Snapdragona 8 opublikowaliśmy początkowy zestaw poprawek obsługujących jądro Linuxa. Na dzień dzisiejszy Qualcomm wprowadził do kernela 6.8 i 6.9 następujące patche: SSD NVMe przez PCIe, PHY, tu chodzi o PCIe, EDP i USB. Mamy tutaj sterownik maszyny dźwiękowej, mamy też PMC8380PMIC i pin CTRL, tzw. TLMM. Zacytuję ponownie część artykułu z serwisu ItsFOS. Obecnie Qualcomm współpracuje ze społecznością, aby rozwiązać problem występujący podczas uruchamiania systemu z drzewami urządzeń w systemach BIOS opartymi na UEFI. Ujawnili również, że używają Gruba do uruchamiania Debiana i podwójnego rozruchu systemami Windows. W ciągu najbliższych 6 miesięcy chcą zakończyć pracę nad dodaniem obsługi kompleksowego sprzętowego dekodowania wideo w przeglądarkach Firefox i Chrome oraz przeprowadzić różne optymalizacje wydajności GPU i CPU. Ponadto mają na celu zapewnienie dostępu do łatwych instalatorów zarówno dla Ubuntu, jak i Debiana. W nadchodzących wersjach jądra Linuxa 6.10 i 6.11 Qualcomm zamierza zaimplementować obsługę takich elementów jak procesor graficzny, kamera, wideo, bateria, wyświetlacz pokładowy EDP, również będzie tutaj podniesiona częstotliwość procesora i nie tylko. Może nie oznacza to już i teraz oczekiwanego roku Linuxa, ale jest to kolejna potężna firma, która postanowiła wspierać Linuxa. Trzeba przyznać, że zaczynają to konkretnie i to bardzo, bardzo konkretnie. Tak, a ja sobie ciągle czytam, czy w komentarzach, czy w innych newsach na różnych portalach, że Linuxa nie ma nigdzie, do niczego się nie nadaje. No kurde, no jak to się nie śmiać z takiego gadania głupot? Kolejna świetna wiadomość dla wielbicieli, ale i zwykłych użytkowników tzw. pulpitów, serwerów, sesji X11 albo X.org. 15 maja 2024 roku pojawia się informacja prosto z firmy Red Hat, a dokładnie od pana Oliviera Fordana, że upubliczniono stabilną wersję X-Wayland 24.1, czyli serwera protokołu umożliwiającego pracę klientom, czyli programom napisanym dla X11 X.org, działanie w miarę bezproblemowe w tzw. kompozytorach serwera protokołu Wayland. Najnowsza wersja to wprowadzenie już jakiś czas temu technologii, to wprowadzenie do tego X-Waylanda, słuchajcie, technologii XBit Sync, która ma pomóc ustabilizować i przyspieszyć pracę kart graficznych firmy Nvidia w przypadku korzystania z zaszczególnego sterownika GPU, tak, w Waylandzie. Stanie się to wszystko prawdopodobnie po wprowadzeniu już niedługo, być może w tym miesiącu nawet, pierwszej wersji beta testowej sterownika Nvidia R555, a dodatkowo w tym X-Wayland 24.1 mają być tak zwane usunięte, jak to się mówi, zaplecze EGL Stream, które było przyczyną wielu konfliktów i błędów w czasie pracy tego sterownika. A przy okazji inżynierowie Nvidia wprowadzili w końcu buforowanie GBM, cokolwiek to znaczy. Cytując portal Foronix,
X-Wayland 24.1 zawiera także szereg ulepszeń związanych z routowaniem, w tym m.in. High DPI, czyli skalowanie ułamkowe dla trybu Root Full. X-Wayland 24.1 zapewnia także ulepszenia dla Mur i obsługę shaderów dla Mur OpenGL ES3.0 dla akceleracji 2D przy użyciu OpenGL. Krótkie ogłoszenie o wydaniu X-Wayland 24.1 można znaleźć na liście mailingowej X.org. Kurde, no idzie, w końcu idzie NVIDIA używać na Linuxie. Chociaż ja używam od 5 lat i nie narzekam. Tym optymistycznym newsem, słuchajcie, kończę podsumowanie połowy maja 2024 roku. Mnóstwo ciekawych informacji się pojawiło, aż sam się razy pod nosem uśmiechnąłem, powiem to tak. A przy okazji, miło poczytać wasze komentarze, że te newsy pomagają, że się czasami przydają. Ja wiem, że robię błędy w tekstach, ja wiem, że to jest czasami tłumaczenie maszynowe, mało zrozumiałe, ale nie jestem lingwistą, nie znam na tyle angielskiego, żeby poradzić sobie bez. A chcę, żeby to było po prostu dla was sensowne i w miarę proste. Dlatego czasami z tego bełkotu technologicznego ja wycinam to, co się da. No nie zawsze mi wychodzi to idealnie, powiem to tak. Ale przynajmniej macie jakieś informacje bez latania po setkach stron www. Wszystko w jednym miejscu na kanale Świat Linuxa. No autoreklama musi być. Słuchajcie, dobra, styknie tego na teraz. Pół godziny minęło, aż za dużo, dobre 15 minut. Podziękował za każdą aktywność na waszą na kanale. Dzięki za subskrypcję, łapeczki i oglądanie i całą resztę. Bardzo wielkie dziękuję wszystkim, którzy tutaj wspomagają finansowo kanał przez Tipli, tam przez PayPala i tak dalej, i tak dalej. Wielkie dzięki, to naprawdę pomaga. I co? I widzimy się w następnych filmach na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć. Naraz, strzała, pa, jak to się mówiło, tak?